skalę 29 KOM, czyli rower górski na kołach dużych 29-calowych. I klient nasz z Głogowa kupił ten rowerek dokładnie miesiąc temu i 5 dni. Przyjechał dzisiaj do nas, żeby powiedzieć, jaka ta mieszanka klienta z Głogowa i roweru okazała się wybuchowa, bo jak sam stwierdził na wstępie, prawie się to nie skończyło rozwodem. Proszę powiedzieć, jak to było właśnie? No kupiłem ten rowerek, dlatego że jak na niego siadłem, to pasował jak garnitur. Jak leżał na mnie, jak należy. No i kiedy zacząłem nim jeździć, okazało się, że i ergonomia jazdy wzrosła, i szybkość, prędkość, poza tym fantastyczne przeloty przez lasy, ścieżki rowerowe. Zupełnie coś innego niż przy trekkingu, który dotychczas 7 lat jeździłem. No i kiedy na niego wsiadłem, się okazało, że codziennie muszę teraz jeździć, żeby osiągnąć... I żadnie to nie jest fakt. No, że jest tak, bo 40 km w ciągu dnia, czasami 20, ostatnio 125, na drugi dzień powrót 125, w ogóle z Gorzelec i z powrotem. No i ani zapachu spalin, ani samochodów, po prostu tym rowerem się jedzie jak, no ja bym to nazwał, jak czołgiem trochę, ale to jest o wiele lżejszy czołg. Ja bym to nazwał... Czołg wersji light. Tak, wersji light, wersji light. Bardzo szybki, bardzo sprawny i co najważniejsze dla mnie było. Jak na niego wsiadłem, wiedziałem, że nie będzie mi boleć kręgosłup, nie będą mi boleć lędźwie, dlatego że to jest rama, która świetnie pasuje do mojego wzrostu 1,85 m. Bez zmęczenia, oczywiście dodatkowo rogi tego, ale duże prędkości, średnie prędkości do 23,4 na godzinę przy 100 km. Ostatni mój rekord życiowy na tym rowerze osiągnąłem, bo 100 km na trasie leśnej, takiej tak, szutrowej, osiągnął po 4 godziny 40 minutach. To był mój rekord życiowy, zresztą tak program. Pan przychodząc do nas chyba nie był Pana na 100% zdecydowany na koła 29 cali. Nie, prawda? Jeszcze nie. Myślałem, że tak kupił 26. Wahałem się, najpierw sprawdziłem Scotta tego tańszego, ale zbyt musiałem na nim się kręgosłup za bardzo pochylić. Jak tego przełożyłem, to wiedziałem, że to będzie mój. To się nawet nie zastanawiałem. Dobre doradztwo plus... No, kilka fajnych uwag na temat osprzętu, szczególnie tylnia przerzutka, świetnie skomponowana. Zresztą sprzedawcy, którzy w Głogowie zobaczyli ten rower, mówili, że dobrze złożony. Bardzo dobrze złożony, świetna kompozycja i cena też go pozazdroszczy. A wcześniej na jakim pan rower pojeździł? Jeździłem takim składakiem aluminiowym, trekkingiem, który waży 22 kg. Też się na nim dało jeździć, ale tylko szosy, w lasach się męczyłem, musiałem odpoczywać częściej. Na tym po prostu to już jest pogromca dużych odcinków i krótkich, bo też jeździłem na Niemente do Obiszów, tak, masz taki rajdowy odcinek koło Polkowic, gdzie już rozgrywałem się zawody krajowe. I też go kilka razy pokonałem, dlatego że jest wygodny, po prostu wygodny. A jak taki rower sprawuje się na drogach twardych, na asfalcie, na bardzo ścieżkach szutowych? To jest to, że nie czuje się podłoża. Jeżeli amortyzator jest opuszczony na tak, light, dodatkowo można oczywiście dać jakieś siodło bardziej tak, fantastycznie się jeździ. Nie ma żadnych uczucia zmęczenia, odbicia. Oczywiście strój musi być klasycznie kolarski. Jak no jasne. Czyli co, w sumie rower wartości około 3000 zł, no jest w stanie naprawdę dać tak wielką radość, tak wielką frajdę, że chce się żyć. Ja się dziwię, że z nim nie śpię, no ale jak tak dalej pójdzie, to jeszcze będę musiał go... Oj, to już wtedy chyba będzie ten rower. No, tak. Nie, on uzależnia, autentycznie daje dużo kawałów fajnych endorfin, dużo szczęścia i przede wszystkim... To jest to, że jak się kupuje, to trzeba być zadowolony i od razu wiedzieć, że to będzie to. I taki Scott Scale właśnie robi wrażenie od razu od pierwszego. To jest miłość od pierwszego wiedzenia. Fajnie, dziękuję i życzę wobec tego dalszej przyjemności i radości. Ja również polecam sklep Cyklomanek, bo dobre dorosły to podstawa, to tak uważam. No tak staramy się działać, dziękuję. I zawsze tak staramy się obsłużyć klienta. Nie? Klient zawsze dla nas najważniejszy jest. No i bardzo dziękuję. Dziękuję również.